Wspomnienia wracają jak bumerang. Kolejny raz do gościnnego rogoźnika przyjazny Pegas z Weną na skrzydłach przyleciał posłuchać niejednego wierszyka. Poeci z Polski licznie zjechali do przyznanego dla poezji miejsca, przez sołtysa serdecznie powitani, tak szczerze, gościnnie, od serca. Zaczynaliśmy takie to skarbanie 4 lata temu, dzięki panu Krzysztofowi Kokotowi. On to zaproponował takie spotkania, ja to przyjąłem, także to tak się kręci już 4. To jest taka potrzeba poniekąd serca, a po drugie też trzeba, żeby ten rogoźnik też rozsławiać. Literatura to jest jedna z form rozsławiania i żeby ktoś wiedział, gdzie ten rogoźnik jest. Przy pierwszym pomyśle sołtysa zorganizowania takiego spotkania, no też nie myślałem, że to tak się będzie rozrastało. Poeci, którzy tutaj przebywają, będą próbowali wracać w następnych latach. No, zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. No, jest to ta nasza codzienna pogoń za rozwiązywaniem różnych przyziemnych spraw. Nie pozwala nam się zastanowić nad tym, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy potrafią nam, są bardziej wrażliwi na piękno przyrody naszej tutaj i na życie ludzi. No i przybliżają nam to życie i myślę, że to dla ducha, również nas zagonionych, jest to niezwykle potrzebne. Myśmy się też na początku zastanawiali, czemu to ma służyć. I mieliśmy wątpliwości, czy to będzie spotkanie hermetyczne tylko poetów, ale to nie miało sensu. Naszym celem jest to, żeby pokazać, że poezja to jest fajna rzecz i że rogoźnik, o którym niektórzy mówią, że tam nic nie ma, warty jest zainteresowania. I to nam się pomalutku udaje. Teraz jest 4. watra i proszę popatrzeć, jest coraz więcej gości, piszą wiersze o rogoźniku, co jest bardzo dla nas miłe. I teraz pokazuje się, dla kogo to jest zrobione. Nie tylko dla poetów, bo ważne jest samo spotkanie z poetami, ale też dla tożsamości tej małej miejscowości. Przewija się tutaj, przynajmniej w tych wierszach, które do tej pory były, to umiłowanie tej ziemi. Nie dla wszystkich rodnej ziemi, bo niektórzy wyraźnie mówią, że są spoza tych terenów, a jednak tę ziemię pokochali i jej piękno starają się oddać. Ale nie tylko tu, tę rzecz widzimy, także czy słyszymy? Słyszymy głębokie myśli dotyczące czasu przemijania, chociażby te związane z postacią niedawno zmarłego poety naszego tutaj podhalańskiego Romana Dziobonia. Czas przemijania, czas, że tak powiem, refleksji nad codziennością, ale także i czas, który każe sławić piękno w ogóle życia, bycia i tworzenia. W mym życiu coś by się zmieniło. Puste książki i puste stronice, nowe miasta i nowe ulice i od nowa pisane w nich słowa. Rozpoczynam dziś życie od nowa.